co do omówienia reprezentacji, dzisiaj zrobię to pobieżnie, w miarę szybko, więc wydaje mi się, że akurat takiej wartości jak te poprzednie filmy z tej części nie będą miały aż takiej wartości, nie będą tak konkretne, ale postaram się zrobić jak to możliwie jak najszybciej. Kamil Stoch na 13 miejscu, reprezentacja Polski, Kamil Stoch na 13 miejscu. Leciutki progres względem tego, co było w poprzednich konkursach. Bardzo dobre kwalifikacje, dobre treningi. W zawodach wyszło jak wyszło, ale też ta forma chyba delikatnie idzie w górę. Może delikatnie. Nie mówię, że za dwa tygodnie będzie to już topka na podium, ale dobrze to wygląda. Naprawdę to wygląda. 27 Piotr Żyła. No jednak wynik trochę poniżej oczekiwań, bo była szansa na czołową dziesiątkę, ale jednak no zwłaszcza nota w pierwszej serii, 31 nota w pierwszej serii. Gdyby nie KO, to byś po prostu nie dostał. Ale tak wyszło. Oczywiście warunki dla tych pierwszych par nie były najlepsze, później dopiero to się całkowicie uspokoiło i praktycznie nie było żadnych zmian warunków, tylko te pierwsze 3 albo 4 pary miały trochę mniej, zwłaszcza do Keiichiego Sato i Domena Preu, co w tym momencie to się odkręciło i praktycznie warunki były niezmienne. Maciek Kot, no miałby 30 notę, to on by wszedł za Piotra Żyłę i jeszcze paru innych zawodników, no ale niestety to jest system KO. I znowu będzie jeżony po tym zawodniku, że się nie dostał, że nie robi postępów. W mojej opinii dużo się poprawiło, oczywiście od Innsbrucku, gdzie to bardzo źle wyglądało, a też się poprawił. Niewiele zabrakło znowu do punktów. Moim zdaniem ten zawodnik nie powinien zbierać takich batów, jak zbiera. I wydaje mi się, no tak jak mówię, po raz kolejny zawodnik mocno niedoceniony. Stefan Hula, no niestety, no te skoki wyglądają średnio, niezbyt pewnie przepchnięte kwalifikacje, no i to tak samo jak w Innsbrucku wyglądało, może nie aż tak tragicznie bardzo, ale no jednak nie było szans na przejście drugiej serii, a Jakub Wolny trzecie kwalifikacje i trzeci raz uwalił, może jeden trening był dobry, ale co z tego, znowu te kwalifikacje, naprawdę mówiąc o tym, że chciałbym, żeby ten zawodnik miał jakąś możliwość trenowania indywidualnego, jeżeli to jest możliwe i to przyniesie efekt, to żeby tak się stało, nie chodzi mi o to, że inni zawodnicy są aktualnie lepsi, ale po prostu, żeby ten zawodnik odpoczął od tego, uciekł z tego ognia krytyki, który jest na nim bardzo silnie skoncentrowany. Dalej Austria. Austria, która dzisiaj wypadła całościowo bardzo dobrze. Mówiłem o Krawcie Aschenwaldzie, ogólnie było 8 zawodników punktujących. Na 15 miejscu starszy Huber, na 17 Schlierenzauer, na 24 młodszy Huber, za nim Leitner i Eigner. No i zapomniałbym o Heibecku, który był na 19 miejscu. Pozostali zawodnicy spisywali się na miarę oczekiwań. Fettner w końcu przebnął kwalifikacje, ale tak poza tym to jakichś większych zaskoczeń w tym temacie nie było. Może poza świetnym skokiem Stefana Hubera w pierwszej serii, bo naprawdę to wyglądało dobrze. Norwegowie też nieźle wypadli, 5 punktujących. Mówiłem o Lindviku, mówiłem o Tande, przy okazji niejako mówiłem o Forfangu. Johansson na 16 miejscu, też w miarę regularny, tak jak Forfang, ale jednak na trochę niższym poziomie. I pierwsze punkty w karierze, czy raczej dokładnie mówiąc punkt, Andersa Ore. Ringe niestety nie dał rady, a Pedersen przegrał z Ore, a naprawdę ta wyprawa Pedersena, to odpuszczenie Engelbergu nie przyniosło zbyt wiele dobrego. Dalej Japonia. No mówiłem o młodszym Kobayashi, który no jednak pokićkał trochę tą sprawę z TCS-em. Mówiłem o Ito. Yukiya Sato na 12 miejscu. Trochę lepiej niż w poprzednich konkursach, ale też może jednak mimo wszystko trochę poniżej oczekiwań. Zwłaszcza ten drugi skok jednak trochę wyglądało tak, że stracił panowanie nad sylwetką w locie. Junshiro Kobayashi na 29 miejscu. Pozostali Japończycy przebrnęli kwalifikacje, no ale i Keiichi, i Takeuchi, i Nakamura zajęli miejsca pod koniec stawki. No może pod koniec to nie, po prostu nie awansowali do pierwszej serii. Od Takeuchiego po Innsbrucku wydawało się, że jednak ta forma trochę wróciła, ale jednak wydaje się, że można być spokojnym akurat tego zawodnika. Tak samo jak o pozostałą dwójkę względnie młodych zawodników. Niemcy. Było o Geigerze, nie było Bera, który się rozchorował, więc w ogóle nie startował ani w kwalifikacjach, ani tym bardziej dzisiaj. Pozostali Niemcy spisali się średniowo. Eisenbichler 14 miejsce. Wydawało się, że będzie ta forma cały czas mocno iść w górę, ale wydaje się, że troszeczkę się ustabilizowała właśnie na tym przełomie pierwszej i drugiej dziesiątki. 18 Leo, o którym wspominałem. 20 miejsce Schmida. Po pierwszym skoku wydawało się, że będzie dużo lepiej, ale jednak
No ten drugi skok nie był zbyt udany, tylko nieco powyżej punktu konstrukcyjnego. No też teraz się dalej uważam, że jest to bardzo utalentowany zawodnik. I 28 Pius Paszkę, który być może miałby szansę na to, żeby wypchnąć kogoś z tej czołowej dziesiątki, ale jednak Innsbruck, podobnie jak w przypadku Eisenbichlera, no pogrzebał tą szansę, tylko że w przypadku Piusa Paszkego już pogrzebał ją absolutnie całkowicie i nie było żadnych szans, żeby to odrobić. Słoweńcy dzisiaj dobre występy, no to tylko bracia Preucowie. Mówiłem o Domenie, mówiłem o Peterze, mówiłem, że bardzo zaimponował mi cenę. 22 miejsce, bardzo dobry skok w pierwszej serii, 132 metry. Oczywiście przegrał niepodważanie z Kubackim, ale skok był bardzo fajny. No a pozostali Słoweńcy, no to i Zajc, i Laniszek, chociaż Laniszek był blisko, nie awansował do drugiej serii, Andrzej Szemeniczy, który zastąpił Rocka Justina, no to aż szkoda mówić, bo to dla mnie jest średnio sensowna decyzja. Dalej Szwajcarzy, no to tylko Kian Paje wpisał się przyzwoicie. Przełom trzeciej i drugiej dziesiątki. Rosjanie, no poprawili się względem Innsbrucka, ale nie było ciężko się poprawić z takiego poziomu, przynajmniej z ich punktu widzenia. Wszyscy przebrali kwalifikacje i wszyscy odpadli w pierwszej serii. Niestety forma klimowa rzeczywiście przychodzi chyba delikatne załamanie w tym momencie. Dalej Finowie, Aalto prezentował się lepiej, znowu przemknął kwalifikację. Tym razem punktów nie było, był wysoko wśród lucky loserów, ale no znowu nie wystarczyło. Dalej Czesi, Połdelka 23, znowu przyzwoity występ. Punktuje, oczywiście to nie jest ten poziom z Garmisch, ale no jest to poprawa. Widać, że ten zawodnik skacze przyzwoicie, no i cieszy się po swoich skokach, co raczej oznacza, że po prostu nie jest źle. Że właśnie tak to powinno wyglądać, że go to satysfakcjonuje i dobrze było, żeby ten zawodnik jeszcze chociaż kilka sezonów poskakał, bo przypominam, że nosi się zamiar zakończenia kariery po tym sezonie. Stany Zjednoczone i Kanada. Został podmieniony urlop i no niestety w samych kwalifikacjach to niewiele zmieniło. W jednym treningu spisał się przyzwoicie, w miarę przyzwoicie, nie na przebiciu kwalifikacji, ale jednak powyżej dna tabeli. Ale no ten skok w kwalifikacjach to szkoda komentować, bo nawet z Jevgeniem Marusiakiem przegrał kilkanaście metrów, no to wiadomo. Boyd Klaus przemknął kwalifikacje, skok nie jakiś zły, znowu przełom piątej, czwartej dziesiątki, ale bez szans na przebrnięcie pierwszej serii, dostanie się do drugiej, a Bichner, no ten skok znowu mu nie wyszedł w kwalifikacjach i odpadł, a zapowiadało się, że może jednak ten turniej mimo wszystko będzie w miarę udany, bo jednak tylko jeden raz punktował. No to trochę mimo wszystko mało, można było się po tej podchodzącej coraz wyżej formie, można było się spodziewać ciut więcej. Dalej Kazachstan, tym razem Siergiej Kaczenko przebnął kwalifikację, znowu niezły skok, połowa czwartej dziesiątki, ale zabrakło do awansu może lepszego rywala, po prostu lepszej postawy w kwalifikacjach, która też nie była przecież zła, bo nie był 40, powiedzmy 8, 9, tylko no Daniel Huber akurat. Można było się spodziewać, że coś tam zawali, ale jednak tym razem nie zawalił, nie było żadnych cudownego wywalenia się tuż przed linią. A Muminow, no znowu bez szans na przebrnięcie kwalifikacji. Zografski, no bez kwalifikacji, w ogóle go nie mieliśmy przyjemności oglądać. Aigro, tak jak Aigro, stabilnie, na niezbyt wysokim poziomie w porównaniu do reszty trafił. Ukraińcy, mała rewolucja, widać Marusiakowi chyba ta skocznia nie do końca leżała, bo jednak przegrał i przegrywał na treningach i kwalifikacjach dość wyraźnie z Kalniczenką. Nawet ten skok Kalniczenki, pomijając noty w kwalifikacjach, był nawet taki całkiem przyzwoity. I na sam koniec już tam Francuzi. Francuzi, którzy, no nie było Leroyda, a Contamino znowu się całkiem nieźle zaprezentował, znowu nie aż tak daleko od kwalifikacji, no ale go nie było, ale jak na początek z Pucharem Świata wygląda to nie najgorzej. To tyle. Do usłyszenia.